Cześć, witam wszystkie panie dziergające. Dzisiaj będzie mechanicznie, ze względu na to, że zablokowała mi się maszyna dziewiarska. To dzisiaj będzie o maszynie dziewiarskiej, jak ją rozmontować i jak ją oczyścić, żeby już uniknąć na przyszłość takich dziwnych wydarzeń, jak zablokowanie maszyny dziewiarskiej. Zapraszam do oglądania. Będzie ciekawie, dla mnie również ze względu na to, że bardzo rzadko to robię i zawsze to jest duża przygoda. Tak wygląda moja listwa przytrzymująca igły. Jak widać, ona nie jest oryginalna. To jest uszczelka okienna, wepchnięta tak przy igłach. I widzicie, tutaj jest domowym sposobem przytwierdzona, żeby po prostu tutaj był ten taki skos. No, także tak to wygląda ta listwa, którą wyjęłam o tutaj, o stąd. Czekajcie, o tu stąd. A teraz jestem na etapie wyciągania igieł. Zobaczcie, jaka to jest robota, bo tu każdą kolejną igłę trzeba po prostu wyciągnąć z tego łożyska. Zaraz wam to dokładnie pokażę, jak to się robi. Wszystkie igły wyciągamy tutaj do przodu, po czym każdą igłę, zobaczcie, ona się tutaj wychyla stąd, trzeba ją przenieść do tyłu. Pamiętajcie, żeby języczki były wszystkie pozamykane i w ten sposób ją delikatnie wyciągam, każdą jedną, igła po igle, w ten sposób, o, języczek się otworzył, także igła po igle muszę wyciągnąć każdą, czyli naciskam tutaj zagłówkę igły, zamykam języczek, podważam tutaj od tyłu igłę, bo ona sama, widzicie, one same wyskakują tutaj stąd, nie? Także podważam ją i delikatnie usiłuję utrzymywać ją w pionie, żeby ona się nie wygięła. Jest ta część z płytą, jest ta część z przybornikiem, tak? I najpierw trzeba odkręcić tę rzecz, tę część z przybornikiem. Ja tutaj mam wejście do karty perforowanej i jest śrubka. Po czym jest dalej następna śrubka. Tutaj jest zwalniacz karty perforowanej. Potem mam przyborniki. Kolejne śrubki, tutaj koło antenki. I więcej śrubek tu nie widzę. Czyli tak, w tej chwili będę opróżniać to cały ten przybornik i go odkręcę, żeby zobaczyć, co jest w środku, czy jest bardzo zniszczona i zabrudzona. Po czym będę rozkręcać również przednią płytę. Tak, odkręcę przednią płytę, żebym mogła zdjąć całą maszynę ze stołu i spróbować odkręcić od dołu część dolną tutaj opakowanie, żebym mogła zajrzeć tu do środka, jak wygląda tutaj to całość. Czy będę musiała odkręcać również te śrubki, czyli całą tą płytę tutaj metalową, czy wystarczy, jak ją tylko przemyję i przelecę odkurzaczem. Pokrywa zewnętrzna właśnie zdjęta. Myślałam, że w środku będzie dużo więcej paprochów. Jest taka średnia ilość, ale najwyższy czas właśnie to wszystko tak jakoś ładnie przeczyścić. Także teraz będę rozkręcać dolną płytę, przednią płytę i potem zdejmę całość ze stołu, odwrócę i zobaczę, jak wygląda od spodu. To jest tutaj część, która trzyma dolną płytę przymontowaną tutaj na tej konstrukcji do płyty górnej.
Także w tej chwili będę odkręcać o właśnie to. I wygląda to, nie wiem czy mi się uda, o tutaj. Tu jest taki ten i ja go spróbuję odkręcić. O. Teraz muszę odkręcić tutaj tą część, żeby wyjąć maszynę właśnie tutaj. Odczepić ją od stołu i odczepić tutaj te mocowania, żeby zdjąć tą tutaj osłonę. Odkręciłam już tutaj te dwa mocowania. Tu o te. Jakiegoś wielce specjalistycznego sprzętu do czyszczenia maszyny nie mam. Te szczoteczki, to są szczoteczki do maszyny, czyli ta była już w zestawie, a tą mam jeszcze od jakiejś bardzo chyba starej maszyny, czy do szycia, czy innej. Widać, co to jest. To też widać, co to jest. A to jest pędzelek do nakładania do koloru do włosów, farbę do włosów, którego używała moja dzidzia. Już tego nie używa, ja sobie przywłaszczyłam, bo jest bardzo fajny do czyszczenia maszyny. Także to jest mój część pierwsza mojego specjalistycznego sprzętu do czyszczenia maszyny. A to jest drugi sprzęt, który używam do czyszczenia maszyny i ponieważ no niestety rura, która jest do niego przymocowana, ma zbyt dużą średnicę, także moje usprawnienie wygląda w ten sposób, mało profesjonalnie, ale najważniejsze, że działa. No to teraz nastawiam odkurzacz na dosyć duży ciąg, nie taki najmocniejszy, bo mi wes się wszystko, ale taki stosunkowo duży i pędzelkiem będę wymiatać tutaj te wszystkie rzeczy, które są do wymiecenia. O, widzicie, tutaj się wszystko ładnie odczepia, także nastawiam odkurzacz i do dzieła. Do malutkich przestrzeni, takich zupełnie malutkich. Zobaczcie, umyte po używaniu takim zasadniczym. I te szczoteczki są zdumiewająco dobre właśnie do czyszczenia pomiędzy tutaj płytkami, bo one się, zobaczcie, one tu włażą do środka. Także to jest, o, widzicie, jaki syfek się z tego. Także pomiędzy, zobaczcie, pomiędzy tutaj tymi ułożeniem igieł, zobaczcie, tak to się fantastycznie sprawdza. Wymaga to dużo cierpliwości i dużo samozaparcia, ale efekt, jeżeli nie chcemy rozkręcać naprawdę wszystkiego na czynniki pierwsze, jest naprawdę zdumiewająco dobry. Zobaczcie, jak to się ładnie wyciąga. A jeszcze mi przyszło w tej chwili do głowy, że mogą do tego się nadać również te takie wykałaczki do zębów, takie te szczoteczki, takie też, które są taką, w taką spiralkę, może ona taką. Chyba nie jestem specjalnie zadowolona z tego, jak pędzelkiem się wyciągały te wszystkie paprochy ze środka. Także podejrzewam, że nic mi nie uratuje przed rozmontowaniem również tego boku i tych tutaj śrubek. Te części, takie o, te takie jakby bolce, się wyciąga na siłę. Ja je podważam nożykiem. Następnie o, rozkręcam tę śrubkę, tę i tę. Z obu stron maszyny. Tą śrubkę tutaj, tak? Jedną.
Pamiętajcie, żeby każde kolejne części od maszyny trzymać w osobnym pojemniczku, żeby Wam się nie pomyliły śrubki. W tej chwili mogę odłączyć te boczne części maszyny. Teraz ta część zeszła już całkiem łatwo. Tak to wygląda. Wreszcie otwiera się skarbiec. Bardzo porządnie. No, bardzo dobrze, że to otwieram, bo zobaczcie, tam w środku jest normalnie skarbiec paprochów na kilogramy. A? Kręcam. Będę odkręcać tu te dwie śrubki. Te dwie. Tu mam kolejny pojemniczek na te małe śrubki. Zobaczcie, odczepiłam całość od tej konstrukcji, od tej obudowy. I teraz bardzo delikatnie, ponieważ tutaj mam taśmę tą do karty perforowanej, bardzo delikatnie muszę to unieść, zabrać obudowę, odłożyć na bok i elegancko położyć samo. Dobra, to teraz ja ją muszę postawić jakoś tak, żeby można było, zobaczcie, ten cały tutaj, o, galimatias, te wszystkie paprochy, zobaczcie, kilogramy paprochów tu są, także dobrze, że rozkręciłam całość. Żeby to wszystko przelecieć tak porządnie odkurzaczem, to musiałam całość odwrócić. Położyłam tutaj na miękkim, żeby mi się nic nie poniszczyło z metalowych części i między innymi właśnie z tej, żeby ta taśma tutaj nie uległa zniszczeniu albo wykrzywieniu. I potem tutaj są takie plastikowe bolce, różne takie części metalowe, wystające dosyć. Niektóre są miękkie, niektóre są plastikowe. I musiałam po prostu taką konstrukcję jeszcze z krzesłem zrobić, żeby to mi się tutaj nie połamało, a było cały czas oparte. Do czyszczenia maszyny polecałabym bardziej szmatkę z mikrofibry, nie z bawełny czy z wełny, ponieważ no, po to czyściłyśmy te wszystkie paprochy, żeby już więcej ich nie było, a mikrofibra po prostu tego za sobą nie zostawi. Także ja w tej chwili przeczyszczę tutaj to wszystko. Spróbuję resztę tych malutkich drobinek kurzu jeszcze stąd wybrać i wyczyścić, gdzie tylko jeszcze mi się uda. I potem powoli będę już składała. Jeszcze jedna malutka uwaga. Tu zwróćcie uwagę, żeby przy czyszczeniu takich listewek metalowych, nie uszkodzić ich, ponieważ to są listewki, które od dołu trzymają nam igły i trzeba bardzo ostrożnie tutaj przy tym działać, żeby żadnej nie wyłamać. Także wszelkie czyszczenia proponuję właśnie bardzo delikatnie wykonywać, bo one są, zobaczcie, jakie one są mięciusieńkie, także żeby ich nie wyłamać. Okazało się, że w domu mam coś, co jest do czyszczenia i konserwowania powierzchni metalowych. Taki profesjonalny płyn, także będę w tej chwili nim jeszcze dodatkowo czyścić maszynę. A tu
Pod spodem jeszcze tyle No tam też paprochów. przecież No, trzeba trzeba coś z tym posprzątać. zrobić. Czyli długiego drąga znalazłam. Zaopatrzyłam go w szczotkę od maskary starej. I teraz będzie czyszczenie też tego miejsca, do którego inaczej się nie da dotrzeć. Odrobinkę się poprawiło, no odrobinkę powiedzmy. Dobra, starczy już tego miziania. Montuję z powrotem i idę myć igły. Tu najpierw były dwie śrubki i jedna tu. Czyli montujemy najpierw te śrubki. To są śrubki do obudowy, czyli do tego tutaj, do tej części. Zwróćcie uwagę, żeby nie dokręcać za mocno od razu, tylko potem docisnąć w momencie, kiedy już będą wszystkie trzy śrubki dokręcone. Bo one są dosyć trudne do włożenia i właśnie ze względu na to warto. Nie róbcie tego na siłę, szczególnie jeśli łączycie części plastikowe z metalowymi. Też tutaj, o właśnie, nie dociskać mocno. Nie róbcie tego na siłę, ze względu na to, że w częściach plastikowych ten gwint może ulec wyrobieniu przez metalową śrubkę i potem będzie ciężko to zmontować z powrotem i będzie. I możliwe, że się będzie rozpadało ze względu na to, że gwint uległ zniszczeniu. Teraz, jak już mam wszystkie trzy śrubki są, to lekko je po odrobince dociskam, dokręcam. Nie za mocno, żeby wszystko pasowało do siebie. Kolejne śrubki i bolce były te od obudowy zewnętrznej, od tych dwóch takich części bocznych. To jest dosyć łatwe tutaj do dopasowania, ze względu na to, że ma taką wyrobioną taki profil i można go włożyć w ten taki, w to zagięcie metalowe. Dzięki czemu można się zorientować, czy części wszystkie do siebie z powrotem pasują. O. Przy czym największym wyzwaniem, wbrew pozorom, okazały się te takie malusieńkie bolce, o właśnie te. Zwróćcie uwagę, że one mają takie rozszerzenia na sobie i ciężko je było wepchnąć z powrotem do tych dziurek. Niektóre udało mi się wepchnąć tak tylko troszeczkę, a niektóre po prostu z błędem i jeden z tych takich żeby dokręcić kawałeczków te, widać, że tutaj odstaje, został. Takie trzymadła do dokręcania do stołu, to pamiętajcie, żeby zwrócić uwagę, że tutaj ta część, ona się składa jakby z takiego, takiej dziurki. I ta dziurka, ona z jednej strony jest szersza, zwróćcie uwagę, a z drugiej strony jest węższa. I teraz tą szerszą dziurką idziemy w stronę igieł. To chyba nawet tutaj widać, nie wiem, taki cień został po
po tym, jak odmontowałam to. Także widać, że to jest taki, to ma zresztą taki kształt, troszeczkę zwróćcie uwagę, taki lekko rozszerzający się ku górze. Także tą częścią musi być zwrócone do igieł, bo to potem będziemy przy montowaniu, żeby nam potem nie przeszkadzało zamontowane w odwrotną stronę. Także w tej chwili to przykręcę jeszcze tutaj, o, tutaj na tą część maszyny, na tą obudowę, żeby potem można było przymontować całość do stołu. Jako ostatnie przytwierdziłam z powrotem już przymocowane obudowy zewnętrzne, te plastikowe, tu na śrubki. Tu. I tu jest jedna. Ta obudowa zewnętrzna, ona jest, się składa z dwóch części, czyli z tej części tutaj oddzielona i druga część tak na długość. Także w tej chwili tak wygląda moja maszyna, już odczyszczona. O. I teraz muszę ją zamontować, przytwierdzić do stołu. Tutaj o właśnie tymi chwytakami takimi. Przed przystąpieniem do powkładania z powrotem wszystkich igieł na miejsce, ja sobie zrobiłam to takie małe udogodnienie. Odrobinkę takiej oliwy do maszyny sobie wlałam i palcem smaruję każdą igłę tuż przed włożeniem do maszyny. I teraz tak jak wyciągałam te igły z maszyny i języczek miał być zamknięty, tak przy wkładaniu z powrotem języczek ma być otwarty, żeby można było to włożyć w ten sposób. Czekajcie, ja tu będę usiłowała robić to lewą ręką. O, i żeby igła się nie zahaczyła. W ten sposób. Do końca. I wcisnąć mocno, po czym igła ładnie już sprężynuje, tak? Czyli pamiętać, żeby języczek był otwarty, żeby się tutaj nigdzie nie pozahaczało. I każdą igłę tutaj palcami odrobinę natłuszczam po umyciu. Jeszcze jedno. Jak zauważyłyście, tutaj igły zakładam od środka, czyli od zerowej igły i rozchodzę po jednej igle w lewo i w prawo. Wszelkie skrzywione, ze skrzywionymi języczkami igły lub igły no nie nadające się już w jakiś sposób do użytku, no niestety muszą zostać wyrzucone, bo nie będą ładnie pracowały. A zaraz Wam pokażę, w jaki sposób poznać, czy igły są proste. Robi się to w ten sposób, że biorę do ręki kilka igieł, tak gdzieś około 8-10, i patrzę na nie tak troszeczkę o pod światło i pod różnym kątem. Patrzę również, czy języczki są równe. I teraz zwróćcie uwagę, że gdyby którakolwiek z tych igieł była krzywa, to wzięte tak razem będzie się od razu odznaczało, że ona jest krzywa. Także tutaj te igły, jak widać, one są w bardzo dobrym stanie, chociaż widać, że są używane, bo mają zadrapania i zarysowania na sobie, ale to absolutnie nie przeszkadza w używaniu. Tu też widzę, że jest wszystko jak należy. Także zobaczcie, tu języczki wszystkie pięknie się prezentują. Żaden nie jest w żaden sposób wykrzywiony. Nawet pod palcem ładnie mi się układają, szczególnie to miejsce, w którym języczek dotyka tej zakrzywionej główki, tego szydełka tutaj, tak? Tej końca tej igły, także wszystko jest gładkie. Te igły mogą zostać normalnie włożone z powrotem do maszyny. Każdą będę dotykać, każdą będę
oliwić. Mówię, zobaczcie, jakie mam obrzydliwe już łapy dzisiaj po całym dniu pracy, ale tego, ale tu właśnie widać to, że o, te igły są używane, one są lekko zabrudzone jeszcze, ale tego, ale już i tak można je włożyć z powrotem. Widzicie, pod każdym kątem, jak je oglądam, one są równe, są proste, także nie mają zakrzywień żadnych, tak? I mogę je z powrotem włożyć do maszyny. To tak, o, dla przykładu, zwróćcie uwagę, jest jedna igła, która jest krzywa. Czyli tutaj, którą albo ta, albo ta jest krzywa. Trzeba ją dokładnie sprawdzić. Widzicie, jak to po prostu widać, zobaczcie, jest, no jest, jest różnica, także tego, można to, o, widzicie, jak dołożę, docisnę tu, to tutaj się robi różnica, odstęp, a jak docisnę z tej strony, to odstęp jest z tej strony, także któraś z tych jest krzywa. Tak wygląda, widzicie, po wyjęciu krzywej, także tamta była krzywa. Nie wyrzucam jej od razu, albo będę usiłowała odrobinkę naprostować, albo po prostu włożę tak jak jest, jako jedną z ostatnich igieł po bokach. No, a teraz odbiór techniczny i kontrola jakości. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam do obejrzenia kolejnych moich filmów. Do zobaczenia!